Bieg na 10,5 km, maraton rowerowy, gala boksu to tylko niektóre z imprez sportowych, które mają się odbyć w tym roku. Największą planowaną imprezą będą niewątpliwie lekkoatletyczne Mistrzostwa Polski Młodzieżowców, które odbędą się na początku lipca. Po bardzo, myślę, udanej poprzedniej imprezie, po 70. mistrzostwach, już w tym roku nie mieliśmy, myślę, zbyt wielkich problemów, jeżeli chodzi o ściągnięcie takiej imprezy do Suwałk. Tutaj Polski Związek Lekkiej Atletyki, no, gdyby poczuł w nas partnera, godnego partnera, że jesteśmy w stanie naprawdę profesjonalnie przygotować bardzo duże zawody, bo w poprzednich uczestniczyło grubo ponad 1000 osób. Tutaj ta kategoria U23 jest wyższą, ale troszeczkę będzie mniejsza frekwencja. Liczymy w granicach 800-850 osób na podstawie tego, co się do tej pory odbywało. OSIR zaprosi też w tym roku biegaczy do ośrodka w Szalmancie na pierwszy ekstremalny bieg z przeszkodami. Z racji tego, że po prostu będziemy musieli bardzo mocno ingerować w grunty, nie jesteśmy w stanie tego biegu przeprowadzić na terenie miasta Suwałki. W lipcu biegać będziemy też podczas Miejskiego Święta Biegania. Punktem kulminacyjnym tego międzynarodowego wydarzenia będzie nocna suwalska ćwiartka na dystansie 10,5 km. Także przed nami dobrze nam już znany turniej siatkówki i amatorski turniej tenisowy. Mało tego, jest tutaj bardzo duża szansa, że przybędą nam dwa nowe korty, tak panie prezydencie? Tak, wczoraj podpisałem ogłoszenie o przetargu na budowę tych kortów przy zalewie Arkadia. Przetargi nie wyszły w tamtym roku, z uwagi na to nawierzchnię, tu będzie nawierzchnia trawiasta. Ale taka syntetyczna, nienaturalna. Na piasku kwarcowym, tak, to jest taka nowa technika. Kolejne imprezy strategiczne to maratony kresowe oraz zawody rowerowe w Starym Folwarku. Przygotowujemy jeszcze bardzo duże wydarzenie bokserskie, taką galę boksu zawodowego, która jest zaplanowana już w tej chwili konkretnie na 30 września. Można powiedzieć też, panie prezydencie, że to będzie takie małe otwarcie, prawda, przy budowie hali. Taki akcent, załóżmy, jak tu planujemy, plus minus. W kalendarzu mamy też kilka nietypowych imprez. Mogą one okazać się sporym wyzwaniem. Suwałki Miss Run 2017. To jest trzecia taka edycja tego biegu skierowana do pań, aczkolwiek i panowie tutaj startują. Taką nowością, która się tutaj pojawiła, to jest bieg na 100 metrów w szpilkach. Także tutaj dosyć fajnie to wyglądało, prawda? I sporo pań wystartowało na tym dystansie. Całości dopełnią turnieje siatkówki plażowej, festiwal siłaczy dla amatorów. OSIR położy też spory nacisk na promocję rodzinnej aktywności fizycznej.